8 dzień maja, wtorek, Bogdan Mazurkiewicz. Zapraszam Państwa na wydarzenia. 73 lata temu zakończyła się aktem kapitulacji II wojna światowa. W Bolesławcu uroczystości rocznicowe odbyły się tradycyjnie pod pomnikiem żołnierzy II Armii Wojska Polskiego. Batanci zawsze cieszyli się, że... Hołd poległym w czasie II wojny światowej oddano przy pomniku żołnierzy II Armii Wojska Polskiego. W uroczystości wzięli udział weterani, przedstawiciele władz samorządowych, wojska i szkół. Panie pułkowniku, dowódca kompanii honorowej, kapitan Żera, melduje. Płoty sztandarowe oraz kompanię honorową gotową do uroczystości z okazji 73. rocznicy zakończenia II wojny światowej. To tu, w miejscu dla nas symbolicznym, pod pomnikiem żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, przypominamy co roku ogrom ofiar naszych żołnierzy poniesionych w tamtej wojnie, mówił do zgromadzonych starosta bolesławiecki Karol Stasik. Tych Polaków, którzy walczyli na wszystkich frontach pod różnym dowództwem, łączyło pragnienie niepodległego państwa, państwa dla wszystkich Polaków. I choć prawdą jest, że nie od razu ich ofiara dała nam kraj w pełni wolny i suwerenny, to ona zapoczątkowała drogę Polaków do demokratycznej Polski we wspólnej Europie. W imieniu kombatantów głosy zabrał pułkownik w stanie spoczynku Hieronim Kosior. Zdecydowanej większości tu obecnych wówczas jeszcze nie było na tym świecie, a pamiętających datę i wydarzenie, na które prawie 6 lat czekały narody świata, Europy, a Polski szczególnie, też już jest niewiele. Wystąpienie swoje pragnę poświęcić głównie tym, których już zabrakło na tym spotkaniu, którzy tak licznie kiedyś przybywali tu pod pomnik. Po wspólnej modlitwie. W pokorze ducha polecamy dziś miłosierdziu Twemu duszę żołnierzy polskich poległych w obronie ojczyzny. Odczytany został apel pamięci. Polegli i zaginieni na wszystkich frontach II wojny światowej, żołnierze 1 i 2 Armii Wojska Polskiego, polskich sił zbrojnych na zachodzie oraz walczący w armiach sojuszniczych. Stańcie do apelu. Polegli na walk, walk. Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów pod pomnikiem żołnierzy II Armii Wojska Polskiego. Jako pierwsi złożą je delegacje kombatantów, żołnierzy i uczestników II wojny światowej oraz więźniów obozów koncentracyjnych. Thank you.
Grupa wolontariuszy z Bolesławca spędziła tydzień na Ukrainie, na terenach dawnych Kresów II Rzeczpospolitej. Ten pobyt związany był m.in. z akcją Mogiłę Pradziada – Ocal od zapomnienia. Wolontariusze zaczęli już prace porządkowe na cmentarzach w Sieniawie, Kołodnie oraz w Iwańczanach. W sumie 12 osób z Bolesławca wyjechało na Wołyń i Podole, by poznawać historię tamtych ziem. Historię, która nierozerwalnie związana jest z Polską i z Polakami. Te osoby to młodzież i dorośli, którzy uczestniczą w akcji Mogiłę Pradziada – Ocal od zapomnienia, a także członkowie Bolesławieckiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Bolesławiecka młodzież po raz kolejny będzie uczestniczyła w akcji Mogiłę Pradziada – Ocal od zapomnienia. W miesiącu lipcu od 3 do 15 lipca jedziemy na akcję porządkowania cmentarzy, a w tej chwili przygotowujemy cmentarze do akcji letniej, do akcji lipcowej. Polegało to na opryskaniu środkami chemicznymi chwastów i traw, by mniej ich było latem, gdy będzie czas na wycinanie zbędnej roślinności i porządkowanie grobów. Te prace wykonano na cmentarzach w Iwańczanach, w Sieniawie i w Kołodnie. Poza opryskami dziewczęta i kobiety zajmowały się też wycinką drobniejszych zarośli. Wycinamy drzewa, które tu jeszcze pozostały i nie zostały wycięte w poprzednich latach. I powoli obczyszczamy i spryskiwujemy cmentarz, żeby nie było więcej chwastów. Patrz, jak ci się podoba ta praca? No bo nie jest łatwa, jest bardzo ciepło. No jest naprawdę bardzo gorąco. Praca jest ciężka, ale widać rezultaty i jest na pewno bardzo opłacalna. Dominika i Weronika, które były tu po raz pierwszy, chcą przyjechać do pracy też w lipcu. Wtedy będzie to ponad 20-osobowa grupa wolontariuszy. Co roku przyjeżdżają z nami nowe osoby, którym też widać, że praca tutaj na cmentarzu się podoba, mimo że jest ciężko. No w tym roku przyjechaliśmy kolejny raz na Ukrainę sprzątać, właściwie opryskiwać cmentarze. Zrobiliśmy to, opryskaliśmy cmentarze w Iwańczanach, Kołodnie i Sieniawie. Oprócz tych prac, które wykonaliśmy, zwiedzaliśmy jeszcze kilka pięknych miejscowości. Bo każdy wyjazd, nawet do pracy, to przy okazji również zwiedzanie miejsc ważnych dla historii Kresów. Na trasie z Dubna do Zbaraża znalazł się krzemieniec, znany z liceum krzemienieckiego i urodzonego tu Juliusza Słowackiego. Na miejskim cmentarzu jest grób Salomei, matki wieszcza, przy którym usłyszeliśmy fragment słynnego utworu Słowackiego Testament mój. Nie zostawiłem tutaj żadnego dziedzica, ani dla mojej lutni, ani dla imienia. Imię moje przeszło jako błyskawica i jak dźwięk pusty będzie trwać przez pokolenia. Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna, co mi żywemu na nic tylko czoło zdobi, lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna, aż was zjadacie chleba aniołów w szarowie. Pan Wiktor wraz z zespołem muzyków krzemienieckich i zbaraskich przyjedzie w czerwcu na festyn kapuściany do Żeliszowa. Żelaznym punktem wizyt w Zbarażu są zawsze spotkania z merem miasta, który tym razem przyjął wolontariuszy w wyremontowanym gabinecie z nowym wystrojem. Nasz pan kierowca chyba też był kilka razy, tak? Leszek, mój mąż, też był. Natomiast osoby, które są po raz pierwszy, to tak, młode dziewczyny, które będą w tym roku po raz pierwszy porządkowały cmentarze, czyli na tą akcję, to przyjeżdżamy w lipcu. Na koniec pobytu w Zbarażu grupa uczestniczyła we mszy świętej w polskim kościele i wzięła udział w festynie z okazji Święta Miasta. Pora teraz na wiadomości w skrótowej formie. Bolesławieccy policjanci zatrzymali 48-letniego mieszkańca miasta, który pod wpływem alkoholu zniszczył samochód i groził kobiecie. Właściciel auta oszacował straty na 1500 zł. Wandalowi grozić będzie kara więzienia do 5 lat.
środę 9 maja od 10 do 14 w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu odbędą się transgraniczne targi pracy. Dla poszukujących pracy będzie tam oferta ponad 1000 posad w różnych zawodach. Obecnych będzie 80 wystawców, a tłumacze pomogą w rozmowach z pracodawcami z zagranicy. Radio Wrocław i Dolnośląski Urząd Wojewódzki zorganizują 10 listopada próbę pobicia rekordu świata w śpiewaniu dla niepodległej. W samo południe, w przeddzień rocznicy odzyskania niepodległości, na Placu Wolności we Wrocławiu spotkają się chóry, zespoły i wszyscy lubiący śpiewać i wykonają jedną z pieśni legionowych. Wszyscy chętni mogą się zgłaszać poprzez formularz umieszczony na witrynie internetowej radia i Urzędu Wojewódzkiego. W poniedziałek w 23. Pułku Artylerii miał miejsce ćwiczebny alarm pożarowy. Scenariusz zakładał, że w jednym z pomieszczeń budynku koszarowego w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej wybuchł pożar, który pomimo próby ugaszenia podręcznymi środkami gaśniczymi szybko się rozprzestrzenił. Podczas szkolenia zaprezentowano praktyczną ewakuację osób z płonącego budynku do wyznaczonego miejsca zbiórki oraz procedury współdziałania służb dyżurnych z wojskową i powiatową strażą pożarną, a także zespołem ewakuacji medycznej. Do 1 czerwca można nadsyłać fotografie na międzynarodowy konkurs Dwa Miasta – Fotografia Kreatywna. Uroczyste rozdanie nagród wraz z wystawą plenerową najlepszych prac odbędzie się 24 czerwca w Amfiteatrze w Parku Miejskim i 30 czerwca w Amfiteatrze Wajnę w Zittau. Pracownia teatralna działająca przy Młodzieżowym Domu Kultury zaprasza do Teatru Starego na dwa spektakle w reżyserii Anety Ćwieluch. Teatr Cebula zaprezentuje Szarość Błękitu, a Teatr Reaktor przedstawi chłopca, który nauczył się latać, czyli krótką podróż w magiczny świat Brunona Schulza. Ładna pogoda sprzyjała sportowym zmaganiom gimnazjalistów. Na miejskim stadionie rywalizowano w lekkiej atletyce. Indywidualne zawody w lekkiej atletyce, czyli gimnazjada lekkoatletyczna, wypełniła wtorkowe przedpołudnie na stadionie miejskim. W zawodach wystartowali gimnazjaliści reprezentujący 13 zespołów. Szeroki wachlarz konkurencji pozwolił na sprawdzenie się w rywalizacji zarówno tym, którzy daleko rzucają, jak i tym, którzy szybko biegają. Przede wszystkim blok szybkościowy, czyli 100 metrów, 300 metrów, blok biegów średnich, czyli 1000 metrów, 600 metrów oraz 2000 metrów oraz rzuty, rzut dyskiem i oszczepem, pchnięcie kulą oraz oczywiście sztafety krótkie, czyli 4x 100 metrów i tak zwana sztafeta szwedzka, gdzie pierwszy zawodnik biega 100 metrów, drugi 200 metrów, trzeci 300 i kończy 400 metrowiec. Lekkoatletyka to jedna z tych sportowych dyscyplin, która cieszy się wśród uczniów sporym zainteresowaniem. Potwierdza to Ryszard Posadzki, który wyszkolił już wielu młodych mistrzów w tej dyscyplinie. Nie mam kłopotów i nigdy nie miałam, jeżeli chodzi o młodzież, która zaczyna trenować czy trenuje lekkoatletykę. Młodzież jest chętna, tylko trzeba sprawić, żeby chciała się pojawić na zajęciach. Jak już się pojawi i będzie wyrażała ochotę, na pewno będzie dalej kontynuować przygodę z lekkoatletyką. Największym zainteresowaniem wśród młodych ludzi cieszą się przede wszystkim biegi krótkie. Są to biegi, gdzie oczywiście decyduje tutaj szybkość, ale nie tak do końca wytrzymałość. Blok biegów dłuższych cieszy się mniejszą popularnością, bo trzeba trochę wysiłku włożyć i trzeba się zmęczyć. Oczywiście skoki oraz rzuty też cieszą się dużą popularnością. Najlepsi podczas gimnazjady będą mieć szansę na rywalizowanie w kolejnym etapie zmagań. Pierwsze trzy osoby z każdej konkurencji będą reprezentowały powiat bolesławiecki na mistrzostwach regionu. Za chwilę prognoza pogody dla Bolesławca na środę. Po niej zapraszam na program powtórkowy. A ja już dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.